Siema wszystkim, dzisiaj będzie odcinek z FIFA 23. Wiem, mamy lipiec, już prawie sierpień, ale to jest moje RPG, więc w sumie dawno mnie na YouTube nie było, więc można wrócić z FIFA, bo tu jedynie mam dobry internet. W Minecraftie mam 200 pingów, w CSGO też mam tyle, więc FIFA teraz będzie tylko. No, jak ktoś ma taki skład w 7 lidze, no to trochę słabo, co o nim świadczy. Mbappé! Kurde. Było blisko. Kurde, wyszedł tym bramkarzem. No ten Griezmann footies. No, tylko mano. Dobra. Teraz do Mbappé. A, zepsułem to. O, Petr Czech. Kosa! Nie, no to zapomniałem, że to jest Petr Czech. Że on się nie wywali. Dobra, spalony. Dawaj Mbappé. Teraz gram prostopadły, ale... Mbappé! Dobra, git. Czemu Mbappé z 11 biega? Nie wiem. Nie ma spalonego? Come on. Ja pierdzielę, no come on, lewa noga, no to... Co się tu dziwić? Przesujcie go. No to jest toc. No i Czech. Takiej sytuacji to jeszcze nie miałem. No, już wiem, że to jest Chouameni, ale byście trochę wyżej wyskoczyli teraz. Nie, nie wiem. Ile ten Griezmann kosztuje? Come on. Z pierwszej. Jakie gówno. Dobra, zrobimy zmiany. Kingsley Coman se odpocznie. Wejdzie Pepe Reina. No i na razie tyle, bo Coman coś słabo dzisiaj gra. Później w 60 tego Fritha z Dejme i wejdzie Trent. O, Czechu. Czechu. Zidane fejkuje. No chcę fejkować! Czemu ten debil się zatrzymał? Jak ja cisnę i... Bum! Co ja mam zrobić teraz? Tam! Teraz! Bum! Ale podanie dostał. Nie wiem od kogo to było, ale... Dobre podanie było. Maldini w błędzie. Mbappé! Mbappé! Bum! No i gol. No i co ci goście z takim składem? O! Tego to ja się nie spodziewałem. No i po co ci chłopie Dinio? Wszyscy inni. Teraz jeszcze paczkę na informa na tego pika. Jest chociaż tragicznie z kartami i dostaje totalne gówno. Jozel, napastnik Realu Madryt. Super. Bum. Dobra, polę coś takiego, bo po prostu kart nie mam. Tego Lacazette'a przed chwilą dostałem w zadaniach. Robisz odsłonienie. A zrobimy. Dobra, pik poleciał. Patrzymy, co tutaj mamy. Okej, czy jest jakiś shapeshifter? Nie ma shapeshiftera. Są trzy tocy. Okej, 99 podań? Czy to nie z KDB? Wydaje mi się, to z KDB. Modric. Ale to bardzo dobry traf. Mój mikrofon postanowił umrzeć, ale chociaż fajna bramka Krosa. I po tym meczu, właśnie po tej bramce był, uwaga co, wiadomo jak ktoś bierze pauzę po takim golu, to był mecz przed awansem, a teraz będzie o awans. Teraz właśnie jest mecz o awans, w którym mój obrońca, czyli ja w sumie postanowiłem no nie grać, dostałem głupią bramkę frankowskim, Cabrera też postanowił mnie bronić, ale teraz Kylian Mbappé pięknie do Dybali, obrońcy bez szans, lewa noga i gol. Aż niestety po chwili Jonathan David postanowił szczęść mi gola, w ogóle moi obrońcy to się sami potknęli o siebie. Tylko pod tej bramce strzelam bardzo gównianą bramkę, ale bramka to bramka. Znowu skrzydłem leciał Przemysław Frankowski
I praktycznie w identyczny sposób strzelił drugą bramkę. Kolejny gol to typu wylew, ale to taki na 100%. Totalny gównostrzał ze szczupaka, no i gol. Kolejny gol to zwykły tapin, nic specjalnego, ale bardzo rangę to nawet ważny gol. Kolejny gol może nie był super ładny, ale ta asysta to idealna. Gol znowu po jakichś odbitkach czy czymś tam, Dybala ładne wyprowadzenie i strzał i gol.